Najpierw było uroczyście. 21 osób odebrało z rąk Romana Rozmysłowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza Łukasza Późnieckiego, zaświadczenia o wyborze na młodzieżowego radnego i złożyło ślubowanie. Potem przyszedł czas na pierwsze głosowanie. Wybrano przewodniczącego młodzieżowej rady, który, jak się okazuje, ma już ogólny plan działania. Nic sami nie zdziałamy. Ważna jest młodzież polkowicka, aby się z nimi konsultować i słuchać ich. Na pewno będziemy chcieli poprawić życie polkowickiej młodzieży, ale nie tylko, też wszystkim mieszkańcom gminy Polkowice na lepsze. Na pewno pomoc społeczna mieszkańcom gminy Polkowice, rozwijanie naszej gminy, żeby po prostu nasza gmina stała się lepsza dla innych, żeby inni mieszkańcy z innych miast chętnie przyjeżdżali do naszej gminy. W parze z tymi deklaracjami idą też wyzwania, jakie przed Młodzieżową Radą postawił burmistrz gminy, deklarując jednocześnie pełne wsparcie. Po pierwsze to są zmiany klimatyczne i przygotowanie Polkowic do tego wszystkiego, co w przeciągu najbliższych lat będzie się w związku z tymi zmianami klimatycznymi działo. To zarówno zazielenienie gminy, jak i ochrona przyrody, zmniejszanie ilości plastiku w urzędach, w przestrzeni publicznej, w szkołach. Transport publiczny szeroko pojęty, czyli mobilność. I trzecia część to jest bardzo ważne i istotne wciągnięcie pozostałych młodych osób do tego procesu decyzyjnego, który w gminie ma być. Będziemy wspierać tutaj w zakresie korzystania z obecności ekspertów, tworzenia różnego rodzaju form dyskusji, ale również warsztatów, wyjazdowych posiedzeń. Już z tego co wiem, to dwóch członków Młodzieżowej Rady Miasta uczestniczyło w spotkaniu rad z całej Polski. Takie spotkanie odbyło się bodajże w piątek w Poznaniu. O swoich zamierzeniach mówiły też młodzieżowe radne gminy. Chciałabym po prostu budować nasze miasto, żeby było lepsze, żeby młodzież mogła swoje pomysły prezentować i żebyśmy my mogli je realizować. Na pewno będzie dużo pomysłów. Już nawet teraz na pierwszej radzie były pomysły. Takie pomysły, a właściwie wnioski, były trzy. Jeden dotyczył czytelnych rozkładów jazdy na przystankach, dwa kolejne zgłosił nowo wybrany wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady. Były one odnośnie koszykówki, sekcji męskiej, ponieważ nie posiadamy w naszej gminie sekcji koszykarskiej, w którym mogliby młodzież męska uprawiać ten sport. Również temat autobusów do Chocianowa był poruszany, ponieważ wiele osób nie mają jak dojechać, ponieważ autobus jest za wcześnie. Młodzieżowym radnym gminy Polkowice pomysłów z pewnością nie zabraknie. Jeśli będą je realizować tak skutecznie jak podczas pierwszej sesji, to mogą wiele zdziałać. Kadencja Młodzieżowej Rady potrwa do 2022 roku.